Ja liczę właśnie na waszą walkę. Nie, tam starzy ludzie, dajże spokój. Świr, chodź sobie w piłkę z nami pograj. No. Jakie to były emocje? Ale jakie to by były emocje? No, czy to nie byłoby emocji, bo po 29 latach przyjaźni ja bym nie mógł nawet go uderzyć. No, to stanąłbym, mnie uderzył 4 razy i bym mu nie oddawał ze względu na szacunek. No. Zaczęlibyśmy się śmiać obydwaj w oczy. No, zamiast te takie twarze, nie wiem jak to się mówi, face to face. Face to face. To my byśmy pękli ze śmiechu. Warto spróbować zrobić teraz face to face. Ja bym patrzył na jego oczy i bym pamiętał jedną rzecz tylko. Ja bym pamiętał jedną rzecz, bym sobie przypominał ten underground z Nowego Sącza i bym mówił, nie mogę go bić. Nie. Myślę, że to nie ma szans. W tym wydaniu to nie jest sport dla nas. Oczywiście kibicujemy, patrzymy się na zawodowców, bo oni jednak potrafią bardzo duże rzeczy. Nie tylko się powygłupiać, nie? W stójce i w parterze i zapasy i jiu-jitsu. Tu pokazują bardzo wysoki poziom. No my niestety byłby to śmieszny poziom, więc może w tenisa zagrajmy. Też będzie śmieszny poziom, ale powalczmy. Ale potrzeba jest osób rozpoznawalnych, którzy te kartę jakby rozpromują i sprawią, że jednak pay-per-view kibice będą chcieli kupować. Po fotce zrobić na tą kartę. Na tą kartę, tak, i wyślemy pocztówką. Nie, tak, ale tak serio, to myślę, że to nie jest sport dla starszych ludzi. Starszych ludzi. No, mamy już swoje lata. Jeżeli mamy występować, to tylko wydaje mi się, że w roli w takich walk celebrytów, aktorzy, coś, ale żeby tego ktoś nie brał na poważnie, bo jest to naprawdę z przymrużeniem oka jakby rywalizacja. Dziś sportowa rywalizacja. Jak myślicie, do czego możemy się spodziewać po tej sportowej karcie walk? Karta jest bardzo dobra. Ja oczywiście w większości zawodników niestety nie znam, bo nie jestem jakby tak blisko tych zawodników. Z Marcinem rozmawiamy, trenujecie razem. Tak, nie? Ale Czarek, właśnie Oleksiejczuk, który za chwilę będzie walczył, za niego trzymam kciuki, bo to jest taki młody wilk, 20-letni chłopak, który już bardzo dużo osiągnął. Niezły ma predyspozycję do tego, aby być dobrym zawodnikiem. Jego starszy brat, który go przygotowuje, przekazuje mu to doświadczenie, także myślę, że Czarek w niedługim czasie może być naprawdę mocnym zawodnikiem. No, w ogóle na tym całym polu, bo tu federacji jest bardzo dużo. Ja nie wiem, gdzie jest. W tej wadze to jest chyba 77 czy coś takiego, ale w tej federacji to jest ich tak dużo. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy on do UFC może trafi. Jest naprawdę świetny zawodnik.